To już trzeci raz, kiedy Ukraina obchodzi Wielkanoc w warunkach wojny. 31 marca w Ukrainie wielkanocne dzwony poprzedził sygnał ostrzegawczy o alarmie powietrznym na całym terytorium kraju. Rosjanie zaatakowali rakietami całe terytorium kraju. Oświcie atakowali rakietami miasto Stryj w obwodzie lwowskim. W lwowskiej bazylice metropolitalnej w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny mszy świętej i Zmartwychwstania Pańskiego przewodniczył arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Liturgia niedzieli wielkanocnej tradycyjnie rozpoczynała się procesją wokół kościoła przy uroczystym biciu w dzwony i odśpiewaniu Alleluja, obwieszczającego miastu i światu, że Chrystus zmartwychwstał. Niedzielny poranek prowadzi nas do pustego grobu Zbawiciela. Przychodząc na rezurekcję, potwierdzamy fakt zmartwychwstania i wyznajemy wiarę, że Jezus żyje i jest zwycięzcą śmierci, piekła i szatana. Księże arcybiskupie, w piątek był dzień Twoich urodzin. W ten radosny dzień zmartwychwstania Pańskiego życzę, aby wszelkie działania, które ksiądz arcybiskup podejmuje, wszelkie dobre myśli i pragnienia zostały przez Boga wysłuchane i wypełnione. Niech zmartwychwstały Jezus daje Ci nieustannie siły do pracy we lwowskim kościele. Za nowe życie, którego źródłem jest zmartwychwstanie Chrystusa, naszego Zbawiciela. Коли ви з Христом воскресли, то шукайте горішнього. То є бовім тіло моє, które za was będzie wydane. Wszelka cześć i chwała. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata.